Jacek Hoga, Fundacja Dharma. Krótki opis tego, jakby mogły wyglądać Brygady Obrony Terytorialnej a la Fundacja Dharma. Nie zrobię tego Państwu z idealną rozpiską, z ilością kabeków, pistoletów, bagnetów, granatów, granatników przeciwpancernych, moździerzy, haubic, pepeków i tak dalej. Z tej prostej przyczyny, że wydaje mi się to kontrproduktywne. Jest mnóstwo ludzi, którzy tak robią. Oczywiście część z nich może mieć w sporej zakresie swoich tez rację. Natomiast główną tezą naszą w tym przypadku będzie to, że to nie ma tak dużego znaczenia, czy ci żołnierze będą mieli groty, czy AKMS-y. Ważna jest troszeczkę bardziej ilość żołnierzy, którzy będą mieli noktowizję, termowizję i wtedy powiedzmy jeden na drużynę, jeśli ma termowizję, czy dwóch, to już by było z perspektywy Brygady Obrony Terytorialnej nie najgorzej. Natomiast postaramy się przedstawić wizję, którą Państwo mogą nawet w komentarzach pouzupełniać, porozszerzać w sposób, który twórczy, tak? To znaczy chcielibyśmy przedstawić szeroki kierunek, a Państwo mogą w ramach niego sobie wyobrazić jakieś węższe specjalizacje. I każda, to, że będą różne, nie znaczy, że będą wadliwe. Właśnie dlatego chcę pokazać ogólny kierunek, a nie pokazać dokładnie jedno rozwiązanie z tym konkretnym rodzajem PPK-u, z tym konkretnym środkiem transportu i tak dalej. Dobra, mamy Brygadę Obrony Terytorialnej i w przeciwieństwie do wojsk operacyjnych, gdzie uważam, że zresztą nie tylko ja, cały zespół fundacji, że poziom dywizji jest dużo bardziej racjonalny i wokół dywizji powinno się budować zdolności Wojska Polskiego i wokół tego, co tym dywizjom może przekazać dowództwo wyższego szczebla, czyli jednostki wsparcia. Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej są jednostkami, które mają działać na drugorzędnych kierunkach operacyjnych, na poziomie trzecim, tak jak często powtarzam za Wehrmachtem, Państwu są cztery poziomy gotowości jednostek ogólnowojskowych, jednostek operacyjnych. I pierwszy, zdolność do ataku bez żadnych ograniczeń. Drugi to jest zdolność do ataku z pewnymi ograniczeniami, potrzebują na przykład wsparcia. Trzeci to jest pełna zdolność do obrony i czwarty to jest warunkowa zdolność do obrony. Brygady Obrony Terytorialnej to są brygady, które powinny mieć poziom trzeci, czyli pełną zdolność do obrony. A przy wzmocnieniu warunkową zdolność do ataku, czyli tylko i wyłącznie na drugorzędnych kierunkach operacyjnych. Jak widzimy taką brygadę? Po pierwsze, to powinna być brygada, nie dywizja, bo powinna być klockiem, który jest dokładany gdzieś i łatwiej przekładalny i to jest tylko uzupełnienie, a nie główny klocek. Stąd też klocek musi być mniejszy niż w wojskach operacyjnych. Po drugie, czy oprócz dowództwa, najpierw zaczniemy od mięsa, to będą trzy bataliony piechoty, można ją nazwać lekką piechotą, gdzie założenie jest takie, że właściwie drużyny mogłyby być uzbrojone tak jak dzisiaj w Wojskach Obrony Terytorialnej. Oczywiście z dołożeniem jakiejś lekkiej broni przeciwpancernej, etatowej dla każdej drużyny. Każda drużyna, bo to może być system trójkowy, to może być system czwórkowy, to zależy też od transportu. Tutaj z perspektywy naszej w uproszczeniu proponowalibyśmy, żeby cała brygada była posadzona na pojazdach terenowych, ciężarówkach w stylu stara. Produkujemy, mamy. Chodzi o to, żeby mogli się przemieszczać. Chodzi o to, żeby mogli się przemieszczać ze swoim ciężkim uzbrojeniem. I teraz każdy taki batalion znowu może być, załóżmy, 3 plus 1, czyli 3 kompanie piechoty plus kompania ciężka. Możemy zrobić a la Deutsche Afrika Korps, czyli likwidujemy kompanię ciężką i robimy równe, proporcjonalne 4 kompanie piechoty, z których każda ma pododdział swój, który jest złożony z broni ciężkiej. Co jest istotne, żeby na poziomie kompanii nie było 60, tylko 81. I właśnie po to są ciężarówki, żeby takie rzeczy wozić, nie tylko te moździerze, ale również amunicja. Ważne jest, żeby też na poziomie kompanii oczywiście były systemy przeciwpancerne, PPK-i. To jest PPK jest odpowiednikiem, powiedzmy, armaty przeciwpancernej w II wojnie światowej. Mamy takie trzy
bataliony jeżdżące na starach, bataliony lekkiej piechoty, które tym się różnią, powiedzmy, od dzisiejszej obrony terytorialnej, że mają etatową broń przeciwlotniczą i przeciwpancerną, bo tak jak wiele, wiele lat temu na początku działalności fundacji w zakresie obronności podczas konferencji w Sejmie powiedziałem, generalnie na współczesnej wojnie największym zagrożeniem jest to, co jeździ i co lata, i głównym narzędziem walki nie jest karabin. Karabin jest prawie że bagnetem z epoki napoleońskiej. On tylko czasami coś dokańcza. Głównym narzędziem są te rodzaje broni, które niszczą to, co lata i niszczą to, co jeździ. I na to powinien być postawiony bardzo duży nacisk. Czyli te bataliony piechoty, ich, mówiąc znowu jak inny obraz historyczny, patrząc na XVI wiek, ponieważ przewaga broni pancernej, czyli jazdy współcześnie jest duża, oni powinni mieć wystarczającą ilość pik, która umożliwi im obronę przed bronią szybką, bronią zmechanizowaną. Te trzy bataliony piechoty powinny być wsparte przez batalion rozpoznania, możemy to nazwać szwadronem rozpoznania, ja lubię kawalerię, w związku z czym to by mi pasowało. Rozpoznanie by mogło być oczywiście na takich samych ciężarówkach, natomiast ze specyfiki narzucającym się pojazdem dla rozpoznania na poziomie brygady Wojsk Obrony Terytorialnej są pick-upy. Pick-upy są tanie, możemy w razie czego kupować je z różnych firm. To nie ma żadnego znaczenia, mają być prosto z półki, nie mają mieć żadnych przeróbek. Możemy, powiedzmy, ewentualnie jakiś kolor powszechnie dostępny, ale bardziej zielono-szary sobie wybrać. Dobry pick-up to jest 200 tysięcy z kawałkiem. Żaden pojazd wojskowy nie jest w stanie zbliżyć się do takiej fajnej ceny dla przenoszenia pięciu osób razem z potrzebnym im wyposażeniem. A więc mamy ten kolejny pododdział na poziomie szwadronu do batalionu, w zależności od tutaj znowu wymagań. Może to być pełen batalion, może to być coś mniejszego. Natomiast jakie jest zagrożenie, jakby to będzie pełen batalion rozpoznania? Historia pokazuje, że wtedy większość dowódców takich brygad traktuje go po prostu jako specyficzny, trochę lepszy czwarty batalion i używa go jako jednostkę szturmową. Jednostka rozpoznania nie jest do tego, żeby być szturmową. Jak się czyta wspomnienia żołnierzy czy oficerów służących w jednostkach rozpoznania na poziomie dywizyjnym, czy to w Wehrmachcie, czy to w pierwszej dywizji pancernej, czy gdziekolwiek chyba podczas II wojny światowej, bardzo często narzekają, że byli używani jako broń uderzeniowa zamiast jako rozpoznanie. Stąd też, jeśli byłby to tylko szwadron, czyli powiedzmy zamiast 600-800 osób to około 250, to jest mniejsza pokusa dla dowódcy, żeby używać tego narzędzia w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Kolejne narzędzie, które jest niezbędne dla Brygady Obrony Terytorialnej z naszej perspektywy, jest artyleria, co najmniej jeden dywizjon artylerii, przy czym ten dywizjon artylerii nie powinien być najmodniejszą, najfajniejszą rodzajem haubicy. Powinien być z tym, co jest dostępne. Ale ponieważ większość tego, co mieliśmy dostępne, zniszczyliśmy lub rozdaliśmy, w zależności od tego, czy to jest epoka do 21 roku albo 22 rok, w związku z czym z tym jest problem. Ponieważ wycofywaliśmy goździków dosyć dużo, jeśli te goździki jeszcze by były idealnym tutaj rodzajem artylerii dla Brygady Obrony Terytorialnej byłoby właśnie 18 goździków. Dlaczego goździków? Bo są, bo nie trzeba ich produkować, a wojska operacyjne powinny na to miejsce dostać lepszy rodzaj artylerii, czyli kraby. Jeżeli nie mamy możliwości posiadania artylerii takiej, którą już mieliśmy i po prostu możemy używać, no to niestety musimy sięgnąć po coś, co trzeba by kupić, i tutaj z bólem serca wielu bym powiedział, taniej jest artyleria ciągniona, zaproponowałbym to, żeby używać tam 18 haubic 155 mm, ewentualnie 105 mm, ale to by było trudniejsze
czy wydaje się mniej optymalne ze względu na nowy typ amunicji artyleryjskiej, który musielibyśmy produkować. Dalej, ponieważ główną siłą piechoty w obronie jest artyleria, wydaje się, że aż się prosi o to, żeby dodać drugi dywizjon artylerii. I ponieważ to są wojska obrony terytorialnej, nie dodałbym tutaj artylerii rakietowej, bo to po prostu by było drogie i tak mamy za mało jej w wojskach w wojskach operacyjnych. W związku z czym ten drugi dywizjon byłby posadzony, tak byśmy proponowali, w moździerze 120 mm. To jest coś, co było powszechnie używane, proponowane i skutecznie używane przede wszystkim, zarówno przez Wehrmacht w latach 43-45 w jednostkach typu Kampfgruppe czy w jednostkach N-tego rzutu, gdzie całe dywizjony artylerii były używane nie na haubicach, które oni mieli, tylko na moździerzach, bo moździerz jest około 20 razy tańszy od haubicy. A w zasięgu tych 6-7 km amunicja zrobi dokładnie taką samą pracę jak ten kilkunastokrotnie co najmniej droższy rodzaj artylerii, jaką jest haubica ciągniona. Do tego batalion inżynieryjny, saperski, znowu, żeby przygotować obronę, i kolumny logistyczne, batalion zaopatrzenia możemy zwać tak, jak chcemy. Jeśli by chcieli Państwo, żeby to przeliczyć na ludzi i na sprzęt cięższy, to prawdopodobnie wyszłoby to około 4000 żołnierzy, 18 haubic, 18 moździerzy 120 mm, około 80 przeciwpancernych pocisków kierowanych, nie licząc moździerzy kalibru 81 mm, nie licząc tutaj powiedzmy systemów przeciwlotniczych, które powinny się opierać na piorunach, dwudziestkach, trójkach i to wszystko. I teraz na koniec najciekawsza rzecz, przynajmniej z mojej perspektywy, co ja Państwu opisałem. Tak naprawdę opisałem Państwu ponad połowę brygad wojsk lądowych Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, Infantry Brigade i Brygadę Piechoty Wojsk Lądowych Stanów Zjednoczonych. Jedyna różnica to jest taka, że dodałem 18 moździerzy 120 mm i podwoiłem ilość pepeków. Jeśli połowa brygad wojsk lądowych w Stanach Zjednoczonych to jest właśnie coś takiego, a nie brzmiało kosztownie, prawda? To myślę, że to jest właśnie ta brygada, którą powinniśmy mieć, przepraszam, na poziomie Wojsk Obrony Terytorialnej. I to nie jest drogie. Koszt-efekt jest bardzo racjonalny, ale jest to konkretna jednostka, która jest w stanie walczyć w mieście, czego wojska zmechanizowane nie potrafią, bo mają za mało piechoty, która jest w stanie walczyć na linii frontu w przygotowaniu i ze wzmocnieniem nawet przeciwko regularnym jednostkom nieprzyjaciela. Tak powinna wyglądać obrona terytorialna Wojska Polskiego. Było to oczywiste i racjonalne już w 2016 roku i zajmowanie się szczegółowe szwadronem rozpoznania, że tak powiem, takich brygad to była pierwsza praca taka niepubliczna, którą wykonała Fundacja Adarma w zakresie obronności państwa polskiego. Proszę o komentarze, co Państwo o tym myślą, jak Państwo to widzą i proszę pamiętać, że obrona terytorialna to jest coś, co ma używać sprzętu taniego, takiego, który już produkujemy albo już mamy, to ideał już mamy w wojsku i możemy przesuwać do brygad właśnie z jednostek operacyjnych, do brygad obrony terytorialnej. Dziękuję za cierpliwość. Ciekaw jestem Państwa opinii. Do usłyszenia.